Siemanko, z tej strony Krzychu. Witam Was na moim kanale grajbuda.pl. Moi drodzy, ja pisałem tam na fejsie, na mojej stronie. Przyszła chińszczyzna. Szła 2 tygodnie z eBaya. Z eBaya, co ja pierdolę, z AliExpress. 35 zł to kosztowało, a mianowicie wiecie co to jest? To jest Skyline Generator, czyli generator linii skanowania. Który kupiłem do mojego automatu na Pandorze, jest postawiony mój automat, więc chcę, żeby te linie były, bo mam CTR-a monitor, 19 tam, no i chciałem to najbardziej upodobnić ten obraz do starych automatów tych z lat 90. 80. One miały właśnie takie linie skanowania. O co chodzi? O takie paski na ekranie. No. Musicie to zobaczyć, ci co wiedzą, no to ci co są starsi, interesują się tym, to będą wiedzieć o co chodzi. Którzy grają na automatach, a młodsi zobaczą zaraz o co chodzi. Dobra, wyciągnę to z wora. Dobra, tak to wygląda. Tutaj jest... Tutaj jest jedno wejście VGA, tutaj jest drugie wejście VGA, tu jest wyjście, tak a propos, tu jest wyjście, tu jest wejście, więc podłączamy źródło sygnału z tej strony, a wyjście na monitor z tej strony, za tymi rezystorami. Ten przełącznik, z tego co pamiętam, służy do zmiany linii skanowania 640x480 lub 60 Hz lub 1024x768 również w 60 Hz. Tym przełącznikiem możemy sobie wybrać szerokość linii skanowania. Można to włączyć. Można łączyć pojedynczą linię lub podwójną linię za pomocą tego przełącznika. To są już fachowe takie określenia, ja to mówię tak z opisu z neta. Co tam mamy dalej? Te trzy rezystorki, one służą do regulacji, nie? Możecie sobie tutaj śrubokręcikiem podregulować tą intensywność i tak dalej. Ten przełącznik służy do przełączania linii skanowania w górę, o jedną w górę i o jedną lub o jedną w dół. A to jest włącznik on-off, czyli możemy bez odłączania tej płytki wyłączyć całkowicie to te linie lub włączyć, tak? No i tak to właśnie wygląda. Ale zobaczcie, a propos, jak Chińczyki lutowały. Zobaczcie, jak tu krzywo. 35 zł, nie pieniądze. Tu jest w miarę. Ok, czekajcie, zbliżenie. O. I tak to wygląda. Będziemy to podłączać sobie tam pod mój automat, który tam stoi. Dobra, ja zrobię cięcie, otworzę sobie automat i będziemy sprawdzać. Ok, moi drodzy, mamy podłączony już monitor i Pandorę. Ten czarny kabel to jest właśnie Pandora podłączona od Pandory po prostu tutaj do tej płytki. Tu idzie już do monitora wyjście. Jak to się prezentuje? Na razie nie ma żadnych linii. Nie wiem, czy to będzie widać. Czy ten telefon mi to złapie. Ale nieważne. Przełączam. Włączam teraz linie skanujące. O, coś tam na telefonie już widać. Ale one są jeszcze malutkie, więc przełączę sobie tutaj tym przełącznikiem. O, widzicie, jak się zwiększyły. I zobaczymy jeszcze tutaj. No lepiej to wygląda. Włączmy może jakąś gierkę. Troszkę dalej. Sorry za jakość. Może Mortala. Gdzie ten Mortal? Jest Mortal. Widzicie linię? Są wzdłuż tego napisu box. Widać je. Nawet fajnie to wygląda, wam powiem. O, na Mortalu fajnie widać, na literach.
Może włączmy start. O, zobaczcie. Teraz wyłączę te linie. Wyłączyłem. Nie ma ich. Włączam. Są. Spróbuję jeszcze potencjometrami tymi tutaj, znaczy rezystorami podregulować. Zobaczymy. Zobaczmy tym. Zobaczmy tym. O, tu się zmienia obraz, aż miga. Z powrotem. O, tu się zmienia trochę barwa. O, zobaczcie tutaj, jak można zrobić te linie tak, że aż ekran po prostu miga, promieniuje. Ale to jest za dużo, więc zostawię na... Myślę, że tak będzie w porządku. Powiem wam, że fajnie to wygląda. Włączmy sobie jeszcze jeden kredyt. Troszkę dalej, o. Zobaczcie. No, efekt jest bardzo fajny za tą kasę. Jak ktoś chce sobie takie linie skanowania po prostu na swoim LCD czy CRT-ku, monitorze czy na telewizorze, może coś takiego uzyskać. Bardzo fajnie to w miarę wygląda. Imituje to właśnie imituje to te stare monitory, te stare ekrany w automatach. A zobaczmy sobie jeszcze inną gierkę, jak się prezentuje. Może drugą z moich ulubionych, może Final Fight. Zobaczmy. No, za daleko przejechałem. Gdzieś tutaj powinno być. Jest. Widzicie linię? No. Jest dobrze. Powiem wam, że za 35 zł efekt jest bardzo, bardzo fajny. No, jedną ręką grać jeszcze nie umiem. I teraz jeszcze raz wyłączę linię. Bez linii. I z liniami. Zbliżenie zrobię. Na jego portkach fajnie to widać i na budce telefonicznej. Bez linii. I z liniami. Tak ustawiłem sobie ten Skyline generator. Pierwszy rezystorek dałem trochę w lewo, tak widzicie, te zostawiłem w pozycji takiej wyjściowej. Tym na dole, jak się go w lewo przekręci, to normalnie ekran nasz pulsuje, nie? Jak ktoś tak chce, to sobie można tak ustawić. No i ten przełącznik w prawo, ten przełącznik w lewo. No i tu widzicie ten w prawo i ten też w prawo. Dobra, moi drodzy, dzięki za oglądanie. Zapomniałem pozdrowić moich subskrybentów. Oczywiście pozdrawiam moich widzów. Jeśli jesteś nowy u mnie na kanale, to zapraszam Cię do zasubowania, do dawania łapek w górę, jak się nie podobało, to w dół, do komentarza. Na 300 subów, przypominam, robimy konkurs. Do wygrania będą gry na PSP, które kiedyś tam pokazywałem. Udało się kupić 3 tytuły bodajże, będzie do wygrania. Także zapraszam. I co, do następnego. Trzymajcie się. Cześć.